werset 15 drugiego rozdziału listu do Tytusa. Henry Rozier, komentarz do listu do Tytusa, rozdział 2, werset 15. To mów i tak napominaj i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. W ostatnim wersecie tego rozdziału przedstawiono służbę Tytusa. Miał on mówić, mówił o tym werset pierwszy rozdziału drugiego, napominać, werset szósty rozdziału drugiego, karcić, trzynasty werset rozdziału pierwszego. Autorytet dany Tytusowi miał charakteryzować jego służbę wśród złego, kłamliwego i leniwego rodu Kreteńczyków. Często tylko postępowanie w oparciu o Boży autorytet sprawowany przez ludzi wybranych przez Pana do utrzymywania porządku w jego domu jest w stanie zahamować zło. Nie znaczy to wcale, że nakazywanie jest głównym zadaniem w domu Bożym. Przez łagodność, łaskę, okazywanie zainteresowania i troski oraz serdeczną miłość serca zostają pozyskane, podczas gdy działanie serca zostają pozyskane. Przez łagodność, łaskę, okazywanie zainteresowania i troski oraz serdeczną miłość serca zostają pozyskane, podczas gdy działanie w mocy autorytetu powstrzymuje zło. Pamiętamy, jak Pan rozkazał rozszalałym falom morskim, by się uciszyły. Z tym samym autorytetem nakazywał duchom nieczystym, aby wyszły ze swoich ofiar. Ale Jezus mówił też o sobie: jestem cichy, albo inaczej łagodny, i pokornego serca. Miał charakter prawdziwego sługi i nie tylko groził, Izajasz 50 rozdział 2 i 4 werset, lecz także odpowiadał spracowanym miłym słowem. Tytus natomiast był szczególnym przypadkiem, nie tylko ze względu na otoczenie, w którym musiał pracować, lecz także z powodu swojego wieku. Podobnie jak Tymoteusz był młody i dlatego szczególnie ważne było, aby przez swoje zachowanie nie dawał innym powodów do lekceważenia go, co mogłoby się przenieść na głoszone przez niego Słowo Boże. To dlatego apostoł dodaje: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 12 werset.